So, what next? Well, next I guess we're gonna get shot. Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Red Dead Redemption 2. Zostawcie oczywiście kciuka pod filmem, suba na kanale, jak jesteście nowi, z dzwonkiem, rzecz jasna. Jakby ktoś chciał Red Dead Redemption kupować, to oczywiście polecam reflink w opisie. Dzięki temu przy zakupie, nie dość, że mnie wspieracie, to jeszcze na Epic Games macie w tej chwili 40% zniżki przy zakupie, więc polecam, myślę, że warto z takiej promocji skorzystać. I lecimy dzisiaj sobie do tego tutaj questa, RF. Mieliśmy robić HS, ale jak pewnie zauważyliście, zacząłem troszeczkę wcześniej odcinek, żeby wam powiedzieć, czemu tego HS-a nie robię. Quest ten polega na tym, że musimy wziąć i popłynąć z tym gościem sobie łódką na środek tego jeziora, które się tam znajduje obok tego miejsca, obok tego znacznika HS, i wyłowić tam legendarnego jakiegoś szczupaka, na którego ten gość poluje już ileś tam czasu. Problem w tym, że spędziłem nad tym questem jakieś 40 minut. 40 minut, żeby wyłowić tą pieprzoną rybę, i nie udało mi się jej wyłowić, kumacie to? Za każdym pieprzonym razem, kiedy próbuję go wyciągnąć, to zrywa mi się wędka, żyłka. Nie mam zamiaru robić tego questa, serio. Dobra, przejechał. Możemy jechać dalej. Nie mam zamiaru robić tego questa po prostu. To będzie jedyny chyba z quest, którego nie zrobię. Quest poboczny. Chciałem zrobić wszystkie questy, ale naprawdę nie. Po 40 minutach próby wyłowienia tego pieprzonego szczupaka, nawet nie będę wam pokazywał tego, bo to jest jakiś żart po prostu. Siedzisz i machasz tak myszką przez cały czas, tylko po to, żeby ci się nie zerwała ta ryba, a ona i tak ci spierdziela za każdym razem, nie? Walić tego questa. Lecimy z fabularną misją. Jak się pojawi jeszcze jakiś quest poboczny, nie ze znacznikiem, tak jak tutaj jest HS, to oczywiście go zrobię, ale ten koleś to niech sobie sam radzi z tą rybą. Stwierdziłem, że dzisiaj podjadę sobie do najdalszego punktu. A, jeszcze zgubiłem kapelusz przez tego pajaca na wodzie. Będę musiał podjechać do obozu, żeby go odzyskać. I stwierdziłem sobie, tak już wracając do tego questa, że sobie podjadę, który jest tutaj. Na tym obszarze nie wolno używać broni. No okej. Spoko. Szkoda, że nie można też chodzić, tylko trzeba praktycznie dreptać w miejscu. Ty, przejdę ci przez ten, bo przecież szlak mnie trafi. Dobra, do kogo ja tu w ogóle przyszedłem? Siemano. Come in. You don't sound very well. I'm not. I think I'm dying. Then I hope you find peace. I don't know too much about peace. Apparently not. Did you have fun with my son, the impetuous prince? I believe you went on a raid with him. I'm sorry. I suppose I lack the grandeur of a conventional king. I don't know too many kings. Colonel Favors. He has already exacted some measure of revenge for the raid. Two women were assaulted by his men. I'm very sorry about all of this. Yes. Sometimes the correct path, the bravest path, is the least obvious and also the gentlest. I'm a great disappointment to my son. Your son seems to want a war. My son thinks there is glory in death. Maybe he's right, but for me,
I saw death being handed out so freely by the most foolish of men, I never could equate it with victory. Glory has come in service. Maybe. Maybe not, I don't know. I've killed a lot of people. For a whole lot of dumb reasons, and I ain't never seen much glory in it. Well, your friend, Mr. Vanderlyn, he talks a lot. I don't know him, but my son is easily led. I'm not sure I get you. Perhaps we could go for a ride. I'm an old man. My whole life I have tried to bring peace. But I ain't doing so good. Then maybe you can take pity on my plight. Please, it won't take long. And maybe I can help you with that cough. Sir! I'm glad I caught you, sir. Captain Monroe, do you know my friend, Mr. Morgan? No, sir. I don't have the pleasure. Arthur Morgan. It's an honor, sir. How can I help you, Captain? I was just in Saint Denis. I spoke with the mayor. It's not good news, I'm afraid. May I ride with you for a little? Of course. O, to ciekawe, bo burmistrza też znamy. I want to show you a site up in the mountains that's long been sacred to me. A place for reflection and healing. Yeah. Okay. What is this news, Captain Monroe? Yes, sir. As I mentioned, I did speak again with the mayor and the Bureau of Indian Affairs in Saint Denis at length. But regrettably, it appears the oil company has already received approval to move forward with drilling on the reservation's land. I suppose there's much. So what does that mean for us now? I'm not sure just yet. I didn't get the impression anything would be happening for a few months. I'm very sorry, sir. I did everything I could. I know, Captain. And I assure you I will continue to do as much as I can. Mr. Morgan, would you have time to help me at all? I would rather certain actions were taken by friends outside the tribe. Sure, I can help. That's good news. Thank you. Come meet me on the reservation whenever you can. Even just a couple hours of your time. Anyway, gentlemen, I won't take up any more of your time. I'll see you both soon. Sure. Thank you, Captain. Enjoy the ride. We'll continue on this way. I'm going to look for some herbs to give you. I have some other business to attend to, Mr. Morgan. Passing you. Affirmative, boy. Easy. Nie wiem, po co tu skręcił, jak i tak pojechał w drugą stronę. Feasting on that horse. Brutality and beauty are both all around us. Yet so often we're unable to see past our own grievances. This is what I try to teach my son. Yeah! Go on, get out of here! Good. There was no need to harm them. Easy, boy. We can talk if you want, Mr. Morgan. But don't feel like you have to. It's a beautiful ride ahead if you need some time to think. So, we don't know each other too well, but I wanted to speak to you about your son. I was there on the raid to steal back those horses, and, well, you know something of Dutch, I think. Yes, a little. Mostly from your friend Charles. I don't know why Dutch is getting involved in your situation. And this ain't easy to say, but I just don't trust that he's got your son's best interests at heart. So what can we do? I don't rightly know. Charles and I just thought you should be aware. Maybe there's a way to stop things from getting any more out of control. Sorry, hold up a moment. That'll have to wait. Some of the plants I need will be growing down here. Okej. Okay. Co, będziesz palił, czy co? Właśnie tego nam było potrzeba. Srającego konia ponownie. English mace.
No, a ja sobie w tym czasie picie naleję. Jak ty będziesz ziół, ziół szukał, to ja sobie soczku naleję. Właściwie Pepsi. Maybe there's a way to stop things from getting any more out of control. Thank you, Mr. Morgan. Let me give this some thought. Things that bad on the reservation? Yes. This conflict with Colonel Favors and his regiment at Fort Wallace continues to worsen. Many of the elders are sick. And the young feel that any compromise is an admittance of defeat. Well, we ain't done much to calm the situation. But I have to continue to seek to resolve matters through peaceful negotiation. War would be futile. Your people are lucky to have you. I'm not so sure about that. Ale tu wieje na górze. Nie mogę z nim nic, o niczym z nim pogadać. Będziemy teraz jechali w ciszy. Easy. Wait, stop here. I want to pick some ginseng. Niezłe miejsce. Will combine well. Whoa. Wait there. I'll put these in your saddlebag. Mix these together. It tastes awful, but it'll help to keep your strength up. Dzięki. All right, let's go. It's not much further now. I appreciate the herbs, but I think it's gonna take more than that. I saw a doctor and he says I'm in a pretty bad way. I'm sorry to hear that. This situation we're in, me, Dutch, and the others, I don't know how long I got, but some of them, they still got a chance to have a life. I just think it, if I could give them that, then maybe this ain't all for nothing. I think there is much you can still do, Mr. Morgan. No dobra. Sobie pogadaliśmy znowu i teraz będziemy w milczeniu jechali. Stos. To musimy stąd zjechać, tak? Tak, żeby płotka przeżyła. Nie mogę z nim pogadać. Daj trochę szybciej, gościu, prosto tu jest. Od razu lepiej. Ale widoczki tu są niezłe, nie? Z tej góry. It's just up ahead. What's happened? No. To ja tędy przejeżdżałem. To już tak było, jak jechałem do ciebie. To find the chinupa. Who would do this? Someone who wanted to enrage you. Help me look around, please. The chinupa is gone. Horse. What is it? A ceremonial pipe.
There must be some clues to what happened here. This is a place of peace. There's some logs here they must have used as kindling. Okay. Sure looks like they was doing some drinking. More over here. An empty bottle of whiskey. Well, if they drank all that, they couldn't have gotten too far. Yeah, well, still no sign of the Chinupa. No to... No tam, nie? Who would do such a thing? Aha, nadal mam tu szukać. Czego jeszcze mam tu szukać? No to przecież już mam trop, ej, halo. No tam jest. Gdzie mam polas? No wiem, że dym, no to już go dawno zauważyłem. Nawet przejeżdżałem koło tego. Mam. Oh, there they are. These brave men. Some of Colonel Favor's men. They must have been the ones who did this. Are you surprised this happened? Not at all. But... But I hope we were past this. Well, you got land they want. Land with oil. No kurwa mać, przecież... Quest polega na tym, że mam sprawdzić... O, okej. Nieważne. Chociaż w sumie mogę konia wziąć. Jak ty się nad tym ześlizgnąłeś? Trzy, czterech, pięciu. Jestem w stanie ściągnąć czterech na jednym tym. Nie wiem, czy tego szukać w sumie. Kurwa, ta płotka za nami, która idzie. No to jest coś pięknego po prostu. No, zajebis. Twojej starej. Gdzie on to znaleźć? Totalnie nie mam pojęcia.
A tu. No tak ni chuja mnie nie zauważyli, nie? Essa. To było pojebane, nie? What the fuck? No jak sprawdź słup dymu, jak już znalazłem to. Chyba mam to. I got your things, I think. Yes. Thank you. I'm very sorry about this. Even sacred things are only things. People, the heart matter more. Was anyone hurt? Yes. It's a bad business. I should not have let you do this for me. But perhaps it will stop a bigger massacre. Kurde, jednego typa ściągnąłem w sumie niepotrzebnie. Maybe I can calm my people. Maybe I can calm my son. I hope so. Thank you. Szkumam, dlaczego ściągnięcie tego typa poszło mi na minus. I gave you, please. And most of all, I hope you can find peace within yourself. Już wiem, czemu mi na minus to dało. He's a man who, not so long ago, I would have found weak and pathetic. Now I see as wise and thoughtful and sensible. He's a man who, not so long ago, I would have found weak. Dobra, misja wykonana. Back at it, boy. Boże święty, wiecie gdzie jestem? Nad tym jeziorem. Masakra. Dobra, kolejny quest to nie będzie M, tylko to będzie właśnie... Aha, tu mam kolejnego, w tym miejscu się pojawił. No to trochę lipa, nie? Wolałbym tego questa w sumie zrobić. W takim razie jeszcze. Musimy tam wrócić. Musimy tam wrócić w takim razie. I zacząć robić kolejnego questika. Bo... Może byśmy konia też nakarmili w sumie. Jakby była chwila. Bo te dwa questy są związane z Dotem. Daczem, Dotem, Dotom, nie wiem w sumie, lolem, TFT. I na końcu bym chciał je zrobić. A te takie bardziej poboczne, fabularne, myślę, że warto zrobić w pierwszej kolejności. A w pierwszej kolejności to w ogóle warto zrobić wszystkie poboczne. Oprócz jednego. Dobra, jedźmy więc jeszcze raz w tamto miejsce, niestety. Musimy tam podjechać jeszcze raz, odpalić sobie tego questa. Bo mamy jeszcze trochę czasu. Look out. Wcale to nie ty jedziesz. I nie ty powinieneś uważać, nie? Nie mógł się ten quest skończyć tutaj, albo po prostu tam u nich. No, come on, płotka. Dobra. Typie, ruch prawostronny obowiązuje w Ameryce. Z tego co się orientuję, więc wydupiaj na swoją prawą stronę, a nie. W Anglii, kurde, jesteś czy co? Szkoda, że tego typa ściągnąłem.
Okay, boy. Good boy. O, tym razem przynajmniej pociąg nie jedzie. A, jednak jedzie. Chyba. No już, już, spokojnie. Dobra już. A może ja ją załaduję, kurde, znowu srający koń. No już, paniusiu. So good about all this. Hey, he brought this on his damn self. Where my father's brain got handled by damn demons. No i gitara. I tym akcentem zakończymy sobie ten odcinek. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić oczywiście kciuka pod filmem, łapeczka tak zwana. Subskrypcja, jak jesteście nowi, oczywiście też mile widziana, z dzwonkiem, żeby być na bieżąco z każdym filmem, a filmy są codziennie, nawet dwa razy dziennie, bo o 15 i o 17. A ja uciekam, dziękuję wam za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!